Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmie. Dziś będziemy testować nowości od AA i nowości od Heian. Akurat przyszły mi dwa PR-y, przepiękne opakowania. Pokażę wam, jak wygląda paczuszka od AA. Dajcie znać, co tutaj spakować do tego pudełeczka. Tutaj akurat kolekcja z Magdą Pieczonką. Mam podkłady, mam korektory, mam tusze i mam gąbeczkę, którą już namoczyłam w kształcie serduszka. I mam właśnie takie piękne pudełeczko, nie wiem, może na biżuterię, może na jakieś skarby. Zobaczcie, jakie ładne jest to pudełeczko z lusterkiem. A drugie pudełko, równie ładne, w innym stylu. Również polska marka Heian wysyła PR-y w takich oto skrzyneczkach ślicznych. I tutaj mamy sztuka makijażu, nasza pasja Good Vibes. I mamy tak, zestaw. Nowe pudry, eyeliner, są nowe rozświetlacze, znaczy nowe kolory, bo już jakby sam ten rozświetlacz znam. Te chyba będą miały mniej drobinek z tego, co kojarzę. Paleta cieni i eyeliner błyszczący i chyba tusz? Maskara, tak. I też jest to przepięknie zapakowane, mam tutaj dodatkowo opis. To też mi się podoba, że mam tu nadrukowany opis, będę mogła sobie od razu poczytać. Także w sumie pełny makijaż tutaj mam. I jeszcze słuchajcie, nowości z Maybelline tu przyniosłam. Znaczy nowości, nie nowości, też dostałam ostatnio w PR-ze. Kto był na live i oglądał, mam tutaj Express Brow i z Express Brow, z serii Express Brow takie dwa kosmetyki. Więc dzisiaj mamy w zasadzie pełny makijaż kosmetykami polskimi. Testujemy rzeczy, których nigdy nie nakładałam na twarz, nie mam pojęcia, jak się sprawdzą te podkłady i tak dalej, więc zaczynamy. I baza to będzie dziś ten krem rozświetlający Lala Face od PLN-ów Collab z Inglotem. Bardzo lubię tą bazę, ona jest naprawdę rozświetlająca, delikatna, fajny produkt. Także chyba mój ulubiony z całego kolabu. Jak nie widzieliście, to macie na moim Instagramie test całej kolekcji. Na mnie tak średnio wypadło, nie wszystko mi się podobało. Takie kosmetyki raczej bardzo neutralne, bardzo takie mało koloru, po prostu trochę błysku. No, także znajdziecie na moim Instagramie test, ale ten krem jest fajny, bo on, jak widzicie, mocno rozświetla i ta skóra jest taka ożywiona. I teraz słuchajcie, zobaczymy sobie ten podkład. Ideal Match Foundation. Pewnie mam tutaj wanila, bo mam 5 kolorów. Użyję albo wanila, albo light beige. Tak wygląda opakowanie. Idealne dopasowanie, nawilżenie 8 godzin, naturalny efekt, witamina C, E, koenzym Q10. Podkład idealnie dopasowuje się do kolorytu, struktury, nie daje maski. Precyzja kolorystyczna, nawilżająca formuła, delikatnie rozświetla, witalność, świeżość, anti-age. Nie powoduje powstawania zaskórników. Dobra, najpierw zobaczę sobie ten light beige, ale wydaje mi się dość różowy. Także sprawdzę ten kolor. Mam light beige, a tutaj mam wanila. W sumie jest AA, powiem wam, nie mam zbyt dużo. O, wanila lepsza, troszkę bardziej żółtawa, tu jest wanila. Jeszcze mam natural beige, ale natural beige będzie za ciemne. Tutaj jest natural beige. Czyli dziś będzie to jednak kolor wanila 203. Mam ochotę na rozświetlający, ale mimo wszystko taki, wiecie, lekko kryjący makijaż, bo mam niedoskonałości, mam ślady. Zobaczymy, jak ta gąbka. To też jest gąbka z kolekcji. Ma bardzo delikatny zapach, bardzo przyjemny. Nałożę na połowę i zobaczymy. No, fajnie wygląda na skórze, dosyć naturalnie. Pokażę wam już zaraz bliska, tylko dołożę, zobaczę, czy pokryje jakieś niedoskonałości jeszcze. No i kolekcja jest polecana przez Magdę Pieczonkę. Nie wiem, na ile Magda tworzyła tę kolekcję, czy po prostu jest twarzą i ambasadorką marki, czy faktycznie jest to jej kolekcja. To już musicie mi napisać, czy coś wiecie na ten temat. Generalnie, jeżeli chodzi o markę AA, to nie mam za dużo doświadczeń. Nic nie wiem na temat tych kosmetyków. Czasami jakieś tam nowości dostaję, ale wiecie, nie jestem na bieżąco, że tak powiem. Tak wygląda na skórze. Także naturalne wykończenie, rozświetlające faktycznie. Jest to bardzo lekki podkład, takie bardzo naturalnie wygląda. Zobaczymy, jak się będzie ten podkład trzymać. Bardzo tak lekko leży na buzi. Gąbka wbrew pozorom fajnie mi się sprawdza. Tak ścisnęłam ją tutaj w ten sposób. Kapupka się zrobiła. I powiem wam, że dobrze się nakłada tą gąbką. Jak tak jest taka szeroka. Teraz słuchajcie, mam korektor. Też zesłuczuję wszystkie trzy kolory. Korektor nawilżający 8 godzin. Po prostu tyle jest napisane. I mam tu tak, kolor nude 200. Kolor nude. Kolor vanilla 201. Oj, nude jest różowy. Vanilla bardziej żółta. I trzeci kolor to jest beige 202. I też jest różowy. Więc mamy tutaj, zobaczcie, vanilla w środku, beige jest tu, nude jest tu. Różnią się delikatnie odcieniami, ale widzę, że mają podobną, jakby to powiedzieć, są tak samo jasne, bym powiedziała. Wezmę sobie odcień wanila, tak jak podkład. O, ale jasne. Ciekawe, czy to są jedyne kolory. Powiem wam, że niesamowicie jasne. Za jasne, bym powiedziała. Nie będą to kolory dla każdego. Na przykład nie nałożyłabym już ich na cerę.
Więc to albo będą tylko takie właśnie rozświetlające. Nie widzę tych kolorów na serze, o tak. No póki co wygląda to dobrze. Wiecie co, jak się zblendowało z podkładem, to jest ok. W porządku, ale nie wiem, czy bym kupiła ten korektor. Wiem, że on tak fajnie się dopasowuje, to jest chyba jego największy plus, że się dopasowuje. Nie wiem, czy bym go kupiła ze względu na kolor, że jest taki jasny, był taki przerażający dosyć. Użyję sobie jeszcze odrobinę czegoś kryjącego tutaj na moją niedoskonałość. Także wezmę sobie trochę po prostu podkładu w sztyfcie tutaj, tylko na to miejsce. I teraz słuchajcie, puder. Puder będzie z Hehan. Jest to Kashmir All Day Powder. I co oni tu piszą? Kaszmirowe pudry do twarzy z kolekcji Good Vibes. Co ten puder obiecuje? Miękki kaszmirowy puder do utrwalania i korektu makijażu w ciągu dnia. Wygładza, zmiękcza rysy twarzy, koryguje drobne niedoskonałości. Nadaje naturalne matowe wykończenie, doskonale kryjąca formuła z nawilżającym olejem z kwiatów róży, jaśminu, peonii, gorzkiej pomarańczy i lawendy. Odświeża cerę. Tak to się nazywa. I mamy tu jakieś trzy kolory. Light Beige i Natural. Light. Jakiś fajny puszek jest tutaj w środku, zaraz zobaczymy. Beż wygląda tak, jest różowy, więc już wiecie, już jestem na nie. Jak widzę coś różowego na twarz, nie chcę nakładać różowego pudru ani podkładu. I natural. Chyba przy tym zostanę. Taki odcień. To jest kolor 2. I mamy dołączony bardzo luksusowy puszek, bo puszek jest welurowy. A może jednak light? Light. Puszkiem nakładam sobie puder bezpośrednio pod oko. O wow, jak on wygładza. I na nos, żeby mi się tu wszystko trzymało. Ale ma silny zapach, to jest niefajne akurat. Bardzo mocno matuje i bardzo mocno wygładza, faktycznie. Czyli można go stosować w ciągu dnia. Ja sobie wezmę teraz duży pędzel. No, ale no, faktycznie daje ten efekt takiego bluru całkowitego na twarzy. Zaraz wam też z bliska zaprezentuję. O kurczę. All Day Powder, Kashmir. Zobaczcie, efekt. Powiem wam, że zarówno podkład, jak i puder bardzo mi się podoba, jeżeli chodzi o wykończenie na twarzy. Uzyskałam full mat tym pudrem. Zobaczymy, jak się będzie trzymał w ciągu dnia, ale póki co pierwsze wrażenie bardzo pozytywne. Teraz bronzer i nie mam niestety nic tutaj z nowych kolekcji, więc użyję sobie Mandale od Hani z Glam Shopu. Puder brązujący, bardzo lubię ten bronzer, bardzo. No i oczywiście do tego... Najbardziej na świecie lubię ten pędzel. On chyba jest z edycji limitowanej, nie mam pojęcia, czy jeszcze jest u Hani. Podlinkuję wam. I to jest fajny pędzel, bo można nim tak omieć całą twarz. Bardzo lubię. Taki błyskawiczny make-up. Super jest ten pędzel, uwielbiam. Teraz słuchajcie, rozświetlacze. I rozświetlacze mam właśnie z Hehan. I mam tutaj tą poprzednią wersję, Diamonds. Widzicie? I ta poprzednia wersja ma w sobie, to jest ten Glow Highlighter Diamonds i on ma bardzo dużo drobin. On, jak go nakładam, on jest bardzo miękki, ale ma też dużo właśnie brokatu. To jest kolor Outfit 01, a ta nowa Pearl Glow, on jest bardziej perłowy. Galaktyczny rozświetlacz do twarzy, ciała, lśniący efekt glow, promienny blask, idealny do podkreślenia kości policzkowych, dekoltu, ciała, może być też stosowany jako cień. Produkt zawiera lusterko. I tu mamy kolor, to jest Starlights. Uuu, nie! Przyszedł pokruszony! Czasem PR-y się niestety rozkruszą. Oh no. To tak tylko poklepię, słuchajcie, trochę. Szkoda. Takie produkty są bardzo miałkie, szybko. Łatwo o wypadek. O, tutaj mamy obok ten nowy. Ładny kolor. No i mam nadzieję, że ten nie będzie pęknięty, bo będę bardzo, bardzo smutna. I tu mamy kolor Gold Glow. I ten dotarł w całości. Dobrze w sumie, że to jest wsadzone. To jest takie ochronne, bo łatwo to rozwalić. I Gold Glow nakładam tu. Jest już rzeczywiście bardziej złotawy, jest ciemniejszy. I nakładam pędzelkiem z Real Techniques. Zobaczymy, jak będzie bez żadnej bazy. Hehan ma świetne te rozświetlacze. Nakładam go jeszcze tutaj wewnętrzny kącik podłogobrwiowy. No piękny rozświetlacz. Piękny rozświetlacz. Wszędzie go nałożyłam. Wysmarowałam się nim. Cudowny. Cudowny rozświetlacz. Już mam lepszy humor. Teraz mgiełka już Quick Fix z Revolution. Czyli wszystko jest przygotowane. Ja sobie teraz zrobię jeszcze brwi, żeby już mieć całą tą ramę i użyję kredki Satin Duo Express Brow w kolorze Dark Blonde z Maybelline. Z jednej strony mamy taką kredkę, z drugiej strony mamy taki puder. Pudrem po prostu malujemy
dziury w naszych brwiach, inaczej tego nie nazwę. A kredką, jak to kredką, możemy narysować bardziej linię. Po prostu tutaj mamy taki bardziej miękki efekt. Kilka moich koleżanek naprawdę lubi ten produkt, bo robi błyskawiczne brwi. Może nie jest bardzo precyzyjny, jeżeli chodzi o ten puder, ale faktycznie wypełnia, jeżeli ktoś ma takie troszkę dziurawe brewki, to wypełnia fajnie włoski. No i daje taki naturalny efekt. Natomiast ja lubię kredkę. Na początku kredka jest dosyć twarda, trzeba chwilę rozgrzać. Wyrysowałam troszkę. Jednak użyję sobie bezbarwnej maskary do brwi, tej z Maybelline Express Brow Drama Mascara. Ale przezroczysta, więc nie wiem, dlaczego nazywa się drama. Możemy ją fajnie uczesać. Mamy efekt takich dosyć naturalnych brwi. Lubię te produkty z Maybelline. Maybelline i L'Oreal mają naprawdę bardzo przyzwoite produkty do brwi. Powiem wam, że ten puder pod okiem troszeczkę ciężko wygląda, tak z bliska. Z daleka może nie, ale z bliska może być troszeczkę za ciężki pod oczy. Lecimy z paletą. Mam nadzieję, że nie pękła. Good Vibes. Uuu, jakie piękne. Paletka wygląda tak. Ciekawe kolory. Fajne, takie zimowo-jesienne. Bardzo ładna oprawa graficzna. Podoba mi się taka artystyczna. No i w środku mamy duże, takie panoramiczne, że tak powiem, lusterko. Tak się kiedyś nazywało. Jak L'Oreal wprowadził właśnie te... Też było lusterko, nie pamiętam już w czym, czy to było w Trio do konturowania. Nie pamiętam, w czym było lusterko, to oni właśnie mówili panoramiczne lusterko. To jest panoramiczne lusterko. Także mamy takie fajne cienie. Ja już mam nałożony korektor, lekko przypudrowany, więc lecimy z tym. I najpierw nałożę sobie kolor boho, taki kolor skóry w zasadzie, tak w tło. Troszkę się sypie, ale tak z H&M jest, z ich cieniami, że troszkę się sypią. One są takie dosyć sprasowane, mocno napigmentowane. I kolor Leo, który jest takim zgaszonym żółtym, tutaj w załamanie. Mniejszym pędzelkiem nakładam kolor mango. Tutaj już na samo załamanie, z jednej i z drugiej strony. Wszystko matowe do tej pory. I wracam do tego puchatka i rozcieram. Na razie tak to wygląda. Teraz kolor Desert Rose. I pogłębiam tutaj zewnętrzny kącik. Wszystko się bardzo mocno sypie, ale to jest po prostu taka formuła jak cienie z Anastazji. Mocno sprasowane pigmenty. Z rozcieraniem jest ciężko i z nakładaniem trzeba albo trzepać, albo po prostu nie tak mocno nie pocierać. Już się nauczyłam z tymi pigmentami, że trzeba je po prostu tak jakby wgniatać w skórę. No, osypywanie się jest duże, widzicie. Sporo się osypuje. Teraz wracam do koloru mango i rozcieram troszeczkę tą Desert Rose. Jak rozcieram, to mi znika, więc wracam jeszcze raz. I całość wyciągam. Dobra, póki co tak to wygląda. I teraz chciałabym użyć błysku i ten irys mi się podoba. On jest taki zimny, bardzo zmrożony. Kojarzy mi się znowu paletką Huda, ale jest też ładny kolor Melody. Sobie Melody sprawdzę i Melody ma troszkę inną, jeszcze jest kolor Glow. Mam trzy takie kolory, które obstawiam. O, nie mam gdzie nałożyć, bo mam rozświetlać. Czekajcie, tu, tu i tu. Od tego najzimniejszego do najcieplejszego i chyba ten pośredni, ten pośrodku nałożę, czyli Melody. I wezmę sobie taki płaski pędzelek z Glam Shopu. Zobaczymy, jak to, jak się uda nakładanie tego Melody. Jak nie, to palcem. O, sypie się, dlatego się pochylam. Żeby się bardzo nie umazać. A tu na początek nie, jednak będzie lepiej palcem. Melody nałożę sobie palcem. Błyszczy się, ale nie ma takiego błysku jak rozświetlacz. Biorę sobie kolor Earth, czyli ten taki brązowy. I tym kolorem lecimy tutaj wzdłuż linii rzęs troszeczkę. I na dole troszeczkę. Lecimy w takim razie z eyelinerem żelowym. Dawno nie używałam linera żelowego. Wodoodporny eyeliner w żelu. Idealne kreski. Mamy tutaj
pędzelek oczywiście na końcu. Boże, to kiedyś takie kosmetyki były tak popularne. Ja tak zawsze lubiłam eyelinery żelowe z Maka, z Inglota. To się naprawdę kiedyś używało. Jakoś odeszłam od tego, a naprawdę one dają ładny efekt, bo łatwo się nimi maluje i dają zwykle matową kreskę, taką równą, nasycony kolor. Z tymi w pisakach jest różnie. Czasami się rozjeżdżają na powiedzę, czasami, wiecie, nie nakładają się tak jak chcemy. Tu mamy produkt w słoiczku, także spróbujemy jakieś ładne kreseczki zrobić. Zobaczymy, czy będzie ten eyeliner... Za mocno umoczyłam, słuchajcie. Trzeba uważać, on jest delikatny. Co ważne, trzeba zamykać opakowanie od linerów, pomad, żeby nie wysychały. I myślę, że największy problem każdy miał zawsze z Inglotem. Jest bardzo żelowa konsystencja, bardzo taki kremowy, wiecie, łatwo się rozprowadza. Bardzo łatwo się prowadzi ten eyeliner i jest naprawdę matowy, jak się już nałoży na powiekę. Muszę wziąć inny pędzelek, wiecie, ten jest za... nie jest taki cieniutki na końcu. Nie mogę uzyskać takiej ładnej jaskółeczki. Spróbuję z tym z Glam Shopu. Ale szybko zastyga, wiecie, on jest taki faktycznie... no na pewno jest wodoodporny, jak tak mówią. Szybko zastyga, trzeba szybko działać, o. Już mi zastygło to, co było na ręku. Bardzo szybko zastyga. Podejrzewam, że będzie to trwały produkt. Okej, nic więcej dzisiaj nie wyrzeźbię. Bardzo szybko zastyga ten eyeliner. Piękny czarny efekt. Piękny taki, wiecie, nasycony. Ale tak, więcej nie kombinuję. Dobra, mamy jeszcze eyeliner takie coś. Takie błyskotko. Color Me Eyeliner Starlights. I nałożę go tutaj sam. I nałożę go na czarny, żeby zobaczyć, jak będzie wyglądał. Zobaczcie, jest inny efekt na skórze, a inny efekt na czarnym i o taki efekt chodzi właśnie, jak nakładacie te linery typu Kameleon, warto je nałożyć na czarną bazę, na czarną, coś czarnego mieć pod spodem, dzięki temu uzyskujemy taki inny wymiar błysku. I takie linery są zwykle dokładnie w tej formie, czyli żelowa, mnóstwo drobin, piękny efekt na Sylwestra. Pokażę Wam zaraz z bliska, jak tylko pomaluję. Minusem tych linerów jest to, że jak zasychają, mogą drażnić oczy, mogą delikatnie piec, więc raczej nie jest to produkt dla wrażliwych oczu. Tak połyskuję. Delikatnie piecze, powiem Wam, delikatnie czuję, jak zastyga. Nie jest to jakiś taki bardzo delikatny produkt, jak macie wrażliwe oczy, uważajcie. I mam Symphonic Night Mascara Full Lashes Mini. On jest turkusowy. To nie będę go dziś używać. Mam 3 tusze z AA. Wszystkie z kolekcji No Limit. Porównam sobie szczoteczki. Najpierw mam XXL Lashes w takim Rose Gold opakowaniu. I tak wygląda. Taka tradycyjna silikonowa szczoteczka. Później mam Noir Classic z tradycyjną szczoteczką. Sensational Volumizing Mascara. Tutaj mamy Lengthening and Volumizing, a tutaj mamy Curling and Volumizing, czyli podkręcająca i wydłużająca i pogrubiająca. Tak wygląda. I co tu zrobić? Użyję sobie tej Lengthening and Volumizing, czyli tej silikonowej. Podkręcam rzęsy i biorę ten tusz wydłużająco-pogrubiający. Widzicie, na jednym oku użyję tego tuszu, ładny daje efekt, bardzo ładny, a na drugim użyję tego pogrubiająco-wydłużająco, a ten jest podkręcająco-pogrubiająco, boże, nie mogę się wysłowić. A tutaj użyję tego, zobaczymy, czy będzie różnica jakakolwiek. No, ten efekt mi się bardziej podoba. Widzicie różnicę na rzęsach? Bardziej podoba mi się ten efekt, ale wiem, że u każdego może być inaczej. Podoba mi się, jak się maskara rozkłada, bardziej skleja na pewno rzęsy. Ja akurat ten efekt lubię, bo lubię mieć duże rzęsy. To widzieliście przy jednej warstwie. Już zupełnie inaczej, bardziej dramatyczny jest ten efekt moim zdaniem niż ten. Ale co kto woli. I na koniec jeszcze błyszczyk, użyję sobie tego z PLN-ów właśnie, Gloss AF. To jest taki po prostu błyszczyk z drobinami. Ma fajny smak, odrobinka koloru. I tak prezentuje się dzisiejszy makijaż. Mam tutaj i glow, i mam tutaj oko. Takie odrobinę świąteczne, odrobinę sylwestrowe, bo mamy trochę błysku. Podoba mi się efekt. Inne kolory niż zwykle, bo trochę więcej różu. Trochę mam tutaj takiego różanych odcieni i zupełnie inny liner, więc coś innego. Nie wiem, czy usta mi się podobają do końca. Może spróbuję jeszcze nude. Użyję sobie jeszcze NAM w kolorze Mocha Nude.
I chyba odrobinę mi się bardziej podoba z tymi ustami, tak mi się wydaje. Najbardziej podoba mi się glow, podoba mi się podkład z pudrem, jak wyglądają na twarzy. To są rzeczy, które najbardziej mi się podobają. Oczy, no to w zależności od tego, czy lubicie taki efekt, czy nie. Na pewno fajna paleta, natomiast po pierwsze błyski nie są jakieś takie oślepiające na oku. Jest efekt bardziej taki perłowy. A po drugie paleta sypie się, więc to nie będzie paleta dla każdego, to raczej dla dziewczyn, które mają doświadczenie z makijażem, wydaje mi się. Taka paleta bardzo artystyczna bym nazwała. Dajcie znać, jak podobał Wam się test dzisiejszych produktów. Ja do Was wrócę za kilka godzin, jak pojadę do domu. Wiecie, zobaczymy, jak będzie się nosiło, jak będzie wyglądał podkład po kilku godzinach, bo to jest ważne. Ale póki co makijaż mi się podoba. Widzimy się później. Jestem, kochani, wróciłam po kilku godzinach. Mam wrażenie, że ten makijaż się całkiem przyzwoicie prezentuje. Wiadomo, już nie jest tak świeży na twarzy, ale jak na taki podkład, który nie jest jakimś tam bardzo trwałym podkładem. Sztos. Bardzo dobrze wygląda na buzi. Także mogę Wam serdecznie polecić. Myślę, że też te miejsca, gdzie ten puder jest, to po pierwsze lepiej się trzyma, bo tutaj na przykład nakładałam puszkiem ten kawałek. O wiele lepiej się trzyma. Nos też w sumie tylko wyświeciło mi się tutaj, gdzie nosiłam maseczkę. Tu pod oczami wszystko jest gładko w miarę. Jedynie pod oczy bym go jakoś mocno nie nakładała, ale ogólnie uważam, że make-up dosyć trwały dzisiaj miałam. Także mam nadzieję, że film Wam się podobał. Dzięki za oglądanie. Buziaki.